województwo opolskie nazywane jest kolebką ekonomii społecznej. Między innymi z tego względu, że jest tutaj realizowane aż 5 projektów w ramach inicjatywy wspólnotowej Equal właśnie z tematu D. To tutaj w województwie małopolskim, w Krakowie w 2004 roku odbyła się druga Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej. Następnie była organizowana również pierwsza konferencja, Ogólnopolska Konferencja Ekonomii Społecznej. To również tutaj samorząd jakby czynnie przyczynił się ku temu, aby jakby upowszechniać ideę i rolę ekonomii społecznej. Jako jedno z pierwszych województw postaraliśmy się o wpisanie do strategii województwa rolę ekonomii społecznej, co przyczyniło się między innymi do tego, że podmioty ekonomii społecznej mają możliwość korzystania z funduszy strukturalnych. Zwłaszcza w tym okresie programowania, gdzie wiemy, że są to jedne z największych środków finansowych, jakie idą na wsparcie dla Polski w ramach funduszy strukturalnych. Uważam, że z punktu widzenia właśnie samorządu województwa, gdzie jego rolą jest między innymi kreowanie polityki społecznej, jest bardzo ważne, aby upowszechniać i jakby wpisywać właśnie działania związane z ekonomią społeczną właśnie do tych dokumentów strategicznych, które przyczyniają się później do tego, że mamy możliwość jakby korzystania i finansowania takich przedsięwzięć. Samorząd województwa, między innymi poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, obecnie stara się przygotować, jesteśmy w fazie przygotowania zarysów do strategii ekonomii społecznej. W ramach właśnie tego dokumentu chcemy wypracować mechanizmy finansowania, jak również tutaj mechanizmy doradztwa, czy to prawnego, czy to związanego właśnie z marketingiem, czy zarządzaniem przedsiębiorstwem. Ważną rolą samorządu województwa jest również pokazywanie samorządom lokalnym, jakie daje możliwości właśnie gospodarka solidarnościowa. Czym jest, w jaki sposób mogą ją wykorzystywać. Poza tym ważne jest to, że właśnie ekonomia społeczna jest narzędziem rozwoju lokalnego, co może być bardzo tutaj takim argumentem przekonującym samorządy lokalne do inwestowania właśnie w takie przedsięwzięcia.